O, witam! Witam kolegę streamera. Co słychać? Siema. Fajno. Do przodu, jak tam? W porządku, poobijany trochę jestem. Zmęczony, odpocząłbym. No, po nowym roku. Wszyscy poobijani, zmęczeni, niewypoczęci. Witam wszystkich w nowym roku. W tym roku będą nowe wyzwania, jak możecie, jak pewnie widzieliście, odbędzie się walka moja z Minimajkiem, także zapraszam wszystkich, bijajcie, bo będzie nieźle. Jesteśmy właśnie przed konferencją, trochę podymimy na niej. Nikt o mnie nie wie, jest to taka niespodzianka, że walczę z Kubą. Mam nadzieję, że ostro będziemy się bić i wygram tą walkę. Nie mogę się doczekać już konferencji. Ale jaka jest forma, jest taka forma. Forma mutant? Forma karnita, karnita. Serio? Albo ty byłeś na sparingu? Byłem tak, mówiłem się zwracać, że na sparingu, a nie na drugim. Serio? Bechista został chłopak. Nie pokazujesz wszystkich? Nie, mam się tu, nie, tak chłodnie. Ale jest dobrze, bardzo. Heka, ja się pojawiłam dzisiaj na konferencji. Dzisiaj akurat nie jako zawodnik, tylko sobie oglądam z boczku. I co? Mam nadzieję, że wkrótce zobaczycie mnie tak samo, ale już jako zawodniczka. Ale na razie sobie odpoczywam. No, więc buziaki. Słuchajcie, nabijamy karabiny, lecimy po złoto, karabiny odpalamy i nabijamy fejma i lecimy po złoto razem. Zrobimy świetną sportową walkę, robotę. Liczę na was, kocury. Nabijamy karabiny, bambiny. Pozdro, piona. Dobra, i o to chodziło. Rewelacyjnie, nie? W przeciągu 16 sekund 14 razy nabił karabiny, to jest... Ajajaj. Najlepiej nabite karabiny, wiesz. Ja safe PLL jest garant, profesjonalna broń. Ja karabin. Ja automatycznie jeszcze raz karabinu. Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie na pierwszej konferencji. Siemanko, Denis Bad Boy Załęcz z tej strony. Jesteśmy właśnie przed konferencją High League. Niestety Alana nie ma na próbach. Moim zdaniem się obstrał. Także przyjdzie wtedy, kiedy będzie pełno ochrony. Cześć, wykleci owca WK z tej strony. Właśnie sprawdzam sobie fotel Malika. Jest tak wygodny, na jaki wygląda. Jesteśmy na konferencji High League. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy dzisiaj. Witajcie z tej strony, Papito. Wiele federacji tutaj u mnie się delikatnie biło, walczyło, ale ja pojawiam się w High League i witam i mówię, dzień dobry, hello. Ja swoją całą bazę Papito budowałem w sposób polubowny, grzecznie i z respektem do każdego, więc nie będę się zmieniał, bo nie wypada. Kto wybrał taką ścieżkę chuligana internetowego, niech robi to dalej, to jego decyzje będą rozliczani za to. Nie ja, niestety. Także siema. Fajnie jest móc przeżyć to drugi raz już tak bardziej na spokojnie. Aczkolwiek drugi raz i emocje są w sumie podobne. Teraz tylko już wiem jak to się je. Za miesiąc o tej porze będę siedział z bandażami w szatni i czekał na walkę. Już nie mogę się doczekać, bo to są emocje, których się nie da się zapomnieć. Spodziewam się dymów, bo Malik pewnie będzie z tych piłych chłopaków. Ale może coś się odwali, może ktoś tam pociągnie. A co ja planuję? Być przekotem, tak? Wpadajcie na kanał, lubicie kto to plus. Kurde, ciężko z tą nogą, długo się rehabilituje. Słucham? Dwa pokoje tam masz, możesz sobie wybrać, do którego chcesz. Znaczy możesz jeden, a nie drugi. Dobra. Są to zawodnicy czy nie? Słucham? Są to zawodnicy? Nikogo nie ma. O kurwa, no to faktycznie. Ale masz dwa pokoje dla siebie. A to wszyscy są na dole? Tak. O! Jest człowiek, który zniszczył Queen of the Black życie. Witam. Witam. Cześć. Nie pochlebiłeś mi tym. Ale chyba nie muszę nic mówić, żeby się wytłumaczyć. Tu jesteś? No. Ja cię tak, i będzie zachodził za. To jest niebezpieczne. Mamy. No ty też teraz jesteś za. Nie, no bo ja pamiętam tę walkę. Nie, nie jest.
Konferencja wydaje mi się na plus. Jedyny minus to jest cholernie zimno. Jeszcze Mariusz zdjął koszulkę, jak zdjąłem, to teraz mam tylko ochotę iść gdzieś tam do zagraderoby się ogrzać, bo jest tragedia. Gęsią skórkę mam cały czas na rękach. Wygląda to tak, jakby się trzęsł ze strachu, ale to nie ze strachu, tylko pamiętajcie, że to jest zimno. No kawał chłopa, zobaczymy jak pójdzie. No ja jestem nastawiony pozytywnie, wierzę w swoje umiejętności, mam nadzieję, że walka będzie na plus, że damy dobre widowisko, że nie wyjdzie takich dwóch koksów, który się spompuje, tylko że naprawdę będzie mocna, fajna walka, która potrwa 3 rundy. To jest... Ja bym sobie tego życzył. Ostatni raz, gdzie biorę taką, jak ktoś mówi, walkę z dupy i z gówno burzy tak naprawdę. Wstyd ci się przyznać, że taki małolat cię wyciągał za ucho z klubu, kurwa, i pluł na ciebie jak na taką szmatę zwykłą. Właśnie nikt tego nie może potwierdzić, o to właśnie chodzi, że taki małolat... Właśnie o to chodzi, że taki małolat jak ty tym bardziej nie wyciągnął mnie, kurwa, z klubu. On ci teraz potwierdza, czy zaleźć, czy co? Kurwa, ty. To jest bardziej twój klimat, nie mój. Wiadomo, to jest same sztywne grono. Wtrącę się, panowie, jaka jest różnica wagi między wami tak? 30 kilo prawie. 30 kilo, kurwa, chłopiec, ty pierdolisz. A ile masz na wadze? 108? 105. Ja mam, 105. No ja mam 85. No to jest 30 kilo czy 20, kurwa? No to kurwa prawie, no mówię. To mówią, że masz takie pierdolnięcie, to również poczuję je przez duże rękawice. Chodzi o to, po prostu będziesz spierdala po całej klatce i cię będę musiał gonić. A co to za różnica, czy będę spierdalał w dużych czy w małych? Duża różnica, no właśnie. Właśnie. Zapraszamy do Face to Face'a Alana i Denisa. Panie panowie, wielkie brawa, a ochronę proszę o szczególną ostrożność. Najlepszy face to face ever. Spierdolone. Panowie, odsłońcie ich trochę. Nic nie widać. Panowie, halo. Nic. Kurwa, człowieku. Jeszcze psychany tam. Dobra, nie wiem. Gdzie ja nie będę koniec stał, kurwa, nie będę zdjęcia robił. Podobno mocno żeśmy dybili, jedyny taki face to face w Polsce na Highligu, że tyle ochroniarzy było między nami. Cieszę się, że akurat to w moim przypadku było, absolutnie się jego nie zesrałem. Może się delikatnie było widać, że się trzęsa, ale to tylko dlatego było niesamowicie zimno. Nawet poprosiłem ochroniarza, żeby mi tego przesłał, że ten pies, bo było strasznie zimno, nie boję się go. Nawet on powiedział, widzę jak mu warga drżała. On powiedział, że nie szanuje mnie jako człowieka, bo jestem... sportowiec Menel. On Menela to się zapowiedział ostatnio w klubie, ale pomijając o to, mówię, ja się cieszę, że wychodzimy do tej walki i tą walką udowodnię wszystkim, że jednak potrafię coś zrobić. Mam jaja, wyjdę do tej walki. To on ma presję, ja nie mam presji, ja wychodzę z luźną głową. To on ma presję, on coś musi udowodnić. Cieszę się, że wychodzę z roli underdoga. Na chwilę obecną jest ponad 20 kilo różnicy. Gdybym nie widział swoich szans, kurwa, w tej walce, bym do tej walki nie wychodził. A wiem, że gwiazdy będą mi sprzyjać, tak więc trzymajcie się ciepło i bądźcie razem do 5 lutego. Trochę się bardzo odpaliłem, trochę za bardzo. Jebana parówka nie potrafi trzymać języka za zębami. Gdzieś tu się kręci, chodzi cały czas przy ochronie, jest obsrany, kurwa, zapierdala kanałami i tyle. Słuchaj, przed chwilą na wywiadzie u Huberta Mszywiowskiego powiedziałem, że się, kurwa, ciebie obsrałem na, kurwa, face to face. Dobrze wiesz, kurwa, parówko, że jak machnąłem ręką, to jak, kurwa, zapytałeś, o czy ja się cofnąłeś. I kogo ty chcesz, kurwa, w Farmazonie, kurwa, oszukiwać? Ludzie widzieli, ludzie wiedzą, że jesteś obsrańcem, kurwa, i tyle w temacie. I teraz totalnie w muzykę. To jest mój priorytet, to jest moja zajawa, to jest coś, co kocham. Porzuciłem wiele rzeczy dlatego, żeby to robić. A jeśli chodzi o sporty walki, w ogóle też fajna zajawka. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy po tej pierwszej walce, czy się nie zdrażę, czy mnie to, kurde, napędzi i będzie werwa. Zobaczymy, nie ma co obiecywać, zobaczymy co będzie, ale na razie jest pozytywny mindset. Generalnie było spoczko, trochę chłodno, ale generalnie stresowałem się trochę, ale jak wszedłem i tak zaczęło mi trochę mrozić, to już w sumie sam nie wiedziałem, czy się trząsę od tego mrożenia, czy ze stresu. Zostawiam to dla waszej opinii, ale było bardzo fajnie, polecam. Ja przyszedłem na konferencję z takim nastawieniem, że nie jesteśmy tam, żeby się przymilać do siebie i się głaskać, więc miałem raczej bojowe nastawienie, chciałem tam podbijać szpileczki, no ale mój przeciwnik był trochę zestresowany i wycofany i, że tak powiem,
nie podjął rękawic, jeżeli chodzi o jakieś tam słowne gierki i słowne wymianki, więc tutaj się czułem zdecydowanie stroną bardziej dominującą i bardziej pewną siebie. Trochę wyolbrzymił, mówiąc, że nie trenuje, no ale też wspomniał, że wcześniej miał tam jakieś treningi za sobą, ale sądząc po jego stresie i braku pewności siebie, jestem w stanie uwierzyć w to, że nie przygotowywał się systematycznie, solidnie i regularnie. A szkoda, jeżeli faktycznie tak jest, to szkoda, bo fajnie, żebyśmy dali ciekawą walkę i mam nadzieję, że jednak weźmie się za siebie, jeżeli faktycznie było tak, jak mówił. Takie na ręce? Nie. Jeden pojedynek, jeden wynik. Tak. I tego się trzymać. Pozycja bokserska do publiczności. Przed chwilą zszedłem stamtąd, po pierwszej konferencji Hajlik. To jest pierwszy raz od dawna, kiedy miałem okazję pokazać się tak szerokiej publice poza moją własną. Wielu osobom, które znają mnie gdzieś tam sprzed lat albo gdzieś tylko o mnie słyszały. I powiem wam, że myślałem, że było ciężej, a było naprawdę super. W sensie klasa, jaka jest na tych konferencjach, jest naprawdę spoko. Bez porównania do innych miejsc. No i myślę, że między innymi w dużej mierze dlatego tu jestem. Fajną rozmowę odbyłem z Malikiem. Jeżeli ktoś nie widział konfy, zobaczcie sobie koniecznie. Może gdzieś tutaj pojawi się jakaś wstawka, jeśli nie, to warto do niej wrócić. Bardzo fajnie było. Byłem trochę zestresowany, tak troszeczkę, i może dlatego paplałem jak najęty, więc w tym momencie przestaję, a was zapraszam na dalszą część vloga. Ja jestem spokojny. Strasznie mi jest zimno i dlatego się tak cały czas, nie wiem czemu. Ale bardzo fajnie, konferencja przebiegła, myślę, że bardzo dobrze. Nie wiem, czy mój przeciwnik wie, że bijemy się na łokcie, bo nikt nie wspomniał, że łokcie chyba będą, z tego co tam ustalałem z wodarzami, że łokcie będą w naszej walce i właśnie nie wiem, czy on jest sobie świadomy, czy nie, ale muszę się go zapytać. Tak, moje też się trenuje, to się łowczy i wiesz. Ja spełniłem jego życzenie, ponieważ on zawsze chciał ze mną walki i bardzo chciałbym, żeby w tej walce były łokcie. Ma to, czego chciał, dopiął swego, więc myślę, że życzę mu powodzenia. Mam nadzieję, że walka będzie trwała 3 rundy, że naprawdę się przyłożę do treningu i że damy naprawdę fajną walkę. No postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby pas został w Krakowie. I nigdy z niego nie wyjechał. W sumie kiedyś, jak budowali Tauron Arenę, ja ją sprzątałem, a teraz tysiące panów będzie mi tam pytało na scenę, jak to kiedyś zaśpiewałem w jednej z piosenek. Moja relacja z Lexi jest okej, nie ma żadnej spiny. Wiem, że dużo osób oczekiwało, że będę się bić z kimś, z kim mam spinę, ale niestety nie. Jak to było z tym Bartekiem? Czy dowiadałaś się specjalnie? Specjalnie, to był taki, wiecie, chwyt marketingowy, żeby więcej osób rozmawiało o mojej walce. Konferencją. Jestem turbo zestresowana, mega zazdroszczę Lexi, że ona już jakby ma 2 konferencje ze sobą. Ja nie wiem, czego się spodziewać. Najbardziej się stresuję tego przejścia przez tych ludzi. Ja nie wiem, ja już trenowałam w ogóle. Ubrałam takie, patrzcie, jakie ubrałam buty. Na to, to nie jest dobry pomysł. Jest bardzo duża szansa, że się wypierdziela, ale jak się wypierdziela, to zrobię fikołka i to będzie okej. Pytań się jakoś nie boję. Boję się najbardziej tego przejścia. Trochę smutno, bo zobaczyłam kogoś, kogo nie chciałam widzieć. I zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Panelu Owcy, Lexi i Fagaty, była stypa niesamowita. Ja wiedziałem, ludzie wiedzieli od razu, kim ja jestem, co będę robił. Szefu całej organizacji wiedział, że Papito jest taki, nie inny. I na pewno tego ludzie oczekiwali, nie zawiedli się, bo nie mieli na czym się zawieść. No. Tutaj dzisiaj w publiczności było kilku zawiadkowiczów Country Strike'a sportowego, ale myślę, nie jest to mój target finalny. Ja swoich większość odbiorców, fanów, zapaleńców będę miał przed obrazami telewizorowymi na całym świecie, bo tam jednak byłem rozpoznawalny najbardziej, tam cały doping. Czułem ich właśnie w postaci, kiedy
oglądali mnie na Twitchu i wspierali na tych arenach też międzynarodowych. A małolaci, małolatki, Papito ma do was przesłankę. Grajcie w gry, bo gry są piękne, naprawdę dużo możecie z nich zyskać. Gry łączą, a nie dzielą, ale pamiętajcie, że o tej drugiej też kwestii, że warto wyjść, przewietrzyć trochę saganek i świeżego powietrza złapać, trochę sportu pouprawiać, bo inaczej to może się kiepsko skończyć. Pamiętajcie, oczy macie jedne i je szanujcie. No Marcin, który podszedł teraz już pół godziny temu i zbił mi żubika i powiedział, że jeśli mamy jakieś wątpliwości, to on jest za mną, coś w tym stylu, coś takiego, więc bardzo miło, więc wydaje mi się, że wsparcie mamy. Jesteśmy właśnie po pierwszej konferencji drugiego High League i uważam, że no troszeczkę stypa, ale spodziewałam się tego. Może kiedyś będę miała rywalkę, do której będę miała spinę. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie fajnie było akurat ta konferencja, ale najluźniej mi się rozmawiało, więc o tyle dobrze, fajnie. No, dziękuję, że jesteście. Bye! Poszło. Coś mówię? To jest to podsumowanie? To jest podsumowanie, ja teraz mówię. Fajnie, cieszę się, że nie musimy robić dymów, że mam nadzieję, że ludzie będą ciekawi po prostu naszej walki z paszą. Na pewno widzę dużo ludzi w dzikach, w naszych ubraniach. Kurczę, na takich wydarzeniach zawsze czuję, że jest nasza armia tutaj, nie? Jest wsparcie mentalne od ekipy. Dużo firmie pomagają teraz też, jak troszeczkę czasami nie mogę być. Dziewczyna pomaga, bez dziewczyny byłoby ciężko i bardzo ciężko. Kaja ładnie mnie trzyma. Kurczę, Twitch to jest potęga. I Twitch jest paszy, serio. Każdy z Twitcha będzie chciał obejrzeć, jak pasza wchodzi do oktagonu. Więc tak, ten świat taki YouTube'owy, Lexi Chaplin, Marcin Dugel, to nie są widzowie paszy, ale Twitch to jest potęga i e-sport to jest potęga. Mówił, że po walce jak wróci na siłeczkę, to wpadnie, bo miał teraz dłuższą przerwę i też rozumiem, że wiesz, jak nie trenujesz tego, no to chcesz się dobrze pokazać, nie? Chcesz się po prostu dobrze pokazać, więc cierpliwie czekamy na paszę na ławeczce, ale najpierw waleczka. Nie było zbyt dużo dymów, to się wszyscy spodziewali, ale dla mnie to jest ok. My się wywodzimy ze sportu jako WK, więc ja najbardziej czekam po prostu, co wszyscy pokażą w klatce. Ale na przykład Denis i Alan trochę poddymili, więc dla każdego było coś. Generalnie myślę, że High League idzie w dobrą stronę i czekamy na kolejne konferencje i dalej. Ja osobiście z owcą nie trenuję, czasem coś tam się posprawdzamy u nas na magazynie. Myślę, że miesiąc mu wystarczył, żeby odróżnić lewą rękę od prawej ręki. Po prostu ma gadane, wie jak tutaj dostosować się do każdej sytuacji. No i co? Kolej teraz na mnie, tak? No, chyba mogę nawet zdradzić, że mnie zobaczycie. Rozmowy trwają i to zmierza w dobrym kierunku. Więc widzimy się na pewno w przyszłości. Jesteśmy po drugiej konferencji, a właściwie pierwszej, drugiej edycji. I jeszcze w zasadzie oprócz tego, co mogę jakby ze swoich obserwacji i odczuć powiedzieć, najciekawsze widowiskowe było starcie Denisa z Alanem. W niektórych przypadkach trochę usypiałem, dlatego dwukrotnie prosiłem o kawę. Ale myślę, że w efekcie dla wielu z tych osób, które właśnie też dzisiaj były, była to pierwsza jakby właściwie konferencja i w ogóle pierwsze wyjście do szerokiej publiczności. I myślę, że przy drugiej, trzeciej będzie dużo ciekawiej, a tak naprawdę mnie najbardziej interesują walki. To w jaki sposób się obędą i to jaki poziom będzie reprezentowany. Z tego miejsca wam bardzo dziękuję. Śledźcie nasze wszystkie portale społecznościowe. High League Official, Malik Montana, po prostu.